Cześć, siemka, witajcie. Dzisiaj chciałem wam w trolle pokazać taki mocny pro tip, jak zarabiać dużo więcej kryształów ze skarbów. Jak to robić? Po kolei będziemy testować różne rzeczy. Nagrania są z paru dni, więc będę trochę inaczej wyglądał, trochę mniej wiedział. No właśnie, na koniec sobie podsumujemy. No i tyle. Miłego oglądania. Okej, mamy tutaj taki skarbek. Zobaczcie teraz. Widzicie, jak kryształy lecą? To jest na tierze drugim. Dostaliśmy 15, 40, 70 kryształów z jednego mobka. Zobaczmy, jak to będzie tam wyżej. Dobrze, to zobaczmy, jak to się ma ze skarbem na czwartym tierze. To jest w sumie 119 kryształów na czwartym tierze wyciągnęliśmy z jednego mobka. 119 kryształów. No, nie powiecie mi, że to jest mało. To jest naprawdę dużo. I plus jeszcze skrzyneczkę oczywiście od niego dostaliśmy. No dobra, no to zobaczmy, czy tam chyba na tierze piątym już wyżej nie ma. Ale możemy jeszcze zobaczyć. Tylko znajdę jakiegoś. Dobra, mamy skarbek na piątym. I co z niego wyciągniemy? 14, 49, 35. A, jeszcze 14 na koniec. No... wyciągnęliśmy z niego jakieś 113 coś takiego, czyli już na podobnym poziomie co wyciągnęliśmy na czwórce, prawda? A my tu rzucamy, kurde, i tracimy ciągle. Nie 125 tam. Tyle samo. Dobra, to czekaj, pójdę po niego potem, pierw zrobię dziurkę. Przez rok dziurkę. No, a tam kolor, dobra. A super. No i nie, bo za mną idzie. No dobra, to ty czekaj z nim. Ale tak, żeby wiesz, żeby nie złapał się w zasięg. No dobra. Dobra, dawaj. Blind! Co? Dobraj. O nie. Aj. Jasny git. Tyle z tym. Cheatujemy. Oszukujemy jak zawsze. No, fajnie macie. Atakujemy grę. Dobra, mam już tylko ten... no, do wyleczenia. No chodź ty, mały gnoju. No patrzcie, nie chce iść. Bo on ucieka. Ten jest ten uciekający. No, najgorzej. No patrz, jak spindziela. No nie, nie. Tyle nie, chyba nie z mogę. Tego będzie. Dobra, to rzućmy po prostu w niego i tyle. Czekaj, patrzcie. Czekaj. Aha, no dobra. Nie, no, trzeba go wkopać. Pokopać. No to wszyscy mu na klatę siedzą. A czy cztery. To chyba platformę rzuci obywatelską. Dobra, trochę tego było. Te skarba to sobie go nagry. Dawajcie. No, 180 kryształków. Kurwa. A tam na dole są planty. No, no dawajcie. No czekaj, bo blank. A, dawajcie. A walczyć i zaraz dam walczyć. 150. No. Ten to taki cienias był. Ja weź wykop to. To chciał mieć tego. To chciał mieć MK, ale rara. No, to wszyscy ja obróżnię. Dawaj, Lipton. Zróżmy tylko raz i pod go odklepmy po prostu. Nie, to mniej chyba jest. Ale nie wiesz, czy jest mniej.
No nie jest twarz? Jest mniej. Jest mniej, jak nie rzucisz tego. A więc zbierając do kupy wszystko, co widzieliśmy, myślę, że grając w kilku, po prostu rzucamy kocyki masowo i bijemy. No a jeśli jesteśmy sami, to robimy coś takiego. Cyk, kocyk, bijemy, kocyk, bijemy, kocyk nam wchodzi, bijemy, kocyk nam wchodzi, bijemy. Ile dostaliśmy kryształów? 133 kryształy. 133 kryształy na czwartym tierze dostałem z takiego mobka. Jeśli jest nas kilku, to nie opłaca się tej dziury robić, tak jak tam próbowaliśmy coś z tego wyczynić. Nie opłaca się tej dziury robić, myślę, że opłaca się po prostu nawrzucać na niego kocyki i dostać tyle nam się należy. To chyba tyle w tym odcinku, zobaczyliście dobry sposób. Myślę, że tak naprawdę tylko i wyłącznie kocyki powinniśmy rzucać, bo łódko jest jakieś dziwne, zbugowane. Apteczka to tam, nie wiem, daje coś, nie daje. Ale kocyk jest dobry. Kocyk działa, kocyk jest silny. Więc to rzucajcie, trzymajcie się, oczywiście zarabiajcie ze skarbów, ile się da. Do następnego.